A Bogu, kochani, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać na naszym dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego, na szabatowym rozważaniu Słowa Bożego, jak co szabat, tak i dzisiaj również. Będziemy wspólnie rozważać Słowo Boże, to o czym dzisiaj czytaliśmy. Jak wiecie, dzisiejsza parsza nosi nazwę Teruma, to znaczy dar ofiarny. I dzisiaj czytaliśmy, dość szczegółowo o przybytku. Że Bóg pokazał Mojżeszowi przybytek, jaki on ma, jaki on ma zbudować. Tak? Namiot spotkania, y, Arkę Przymierza, y, świecznik siedmioramienny, tak zwaną menory, ołtarz na kadzidło, ołtarz na chleby pokładne. tak? I to było y, w namiocie spotkania, w mieszkanie i do tego jeszcze był dziedziniec zrobiony, na którym był ołtarz ofiarny, gdzie składano ofiary. Później, jak wiemy, również były jeszcze różne obmycia i tak dalej. Także to było takie miejsce, które Bóg polecił Mojżeszowi, aby on zbudował, aby tam mógł przebywać Bóg pośród swojego ludu. I dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Przybytek Boga. Przybytek Mesjasza. Dlaczego o tym akurat chcę dzisiaj mówić? Ponieważ trwa dyskusja e, między wierzącymi i wielu tych spośród wierzących, nazwijmy to chrześcijan, którzy e, odrzucili prawo Boże, zarzucają nam, dlaczego nie składacie ofiar bo to też jest w prawie Bożym. I stąd chciałbym właśnie pokazać ten przybytek Boga, czyli ten jakby za pierwszego przymierza, właśnie za czasów Mojżesza i pokazać przybytek Mesjasza w czasach obecnych, w czasach mesjańskich, bo myślę, że to jest na pewno różnica i ją postaram się pokazać plus to również wyjaśni, dlaczego my nie składamy dzisiaj ofiar, mimo że o tym faktycznie w prawie Bożym czytamy. Ja nie chcę jakby stricte odpowiadać na, to, na, to, na ten zarzut, tak? czy, czy to, to pytanie takie, które ma nam udowodnić, że ma udowodnić tym, którzy zachowują prawo Boże, że. No, jesteśmy niekonsekwentni w tym zachowywaniu prawa Bożego, bo nie składamy ofiar. I teraz przechodząc jakby do naszego rozważania tego e, zatytułowanego Przybytek Boga i Przybytek Mesjasza, chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszy fragment słowa Bożego. Jest to e, druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, 25 rozdział i 9 wiersz. Jest napisane tak. Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkiego jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co Ci ukażę. A wiersz 40 tego samego 25 rozdziału brzmi: Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze. To jest ważna rzecz. Abyśmy pamiętali, że ten obraz przybytku, namiotu spotkania i, i, i to wszystko, co było uczynione, Mojżesz nie uczynił tego tak, jak on chciał, jak on sobie tam sam wymyślił, albo mu się podobało. Tak i tak nie. On to wszystko ujrzał na górze. Bóg mu to pokazał. Bo pamiętacie, czytaliśmy 24 rozdział w zeszłym tygodniu w Księgi Wyjścia i tam jest napisane, że co, końcówka tego, że Mojżesz wszedł na górę, tam był Bóg i przebywał u Niego 40 dni i 40 nocy i Bóg dał mu prawa, przykazania, polecenia, tak, i później, jak wiemy, zszedł z tablicami z tej góry. I teraz właśnie te, te rozdziały, czyli tam od tego 25 do 32 w zasadzie, to mamy różne właśnie polecenia wokół namiotu spotkania, przybytku. Później mamy o szatach, jak wiecie, kapłańskich, będziemy czytać. Później mamy jeszcze inne rzeczy. Czyli w zasadzie to wszystko, co wiązało się z kultem Bogu, Bożym, jak należy mu oddawać, w jaki sposób, w jakim miejscu. To wszystko Bóg pokazał Mojżeszowi i on według tego. Uczynił. I zobaczcie, do tego odnosi się również yy, Szczepan tak? w swoim, swojej rozmowie, gdy jest przed Sanhedrynem i daje świadectwo o Mesjaszu. I Dzieje Apostolskie, siódmy rozdział, gdy otworzymy, to zobaczcie, co tam jest napisane. <laughs> Dzieje Apostolskie, siódmy rozdział, przeczytajmy wiersze 44 do 47, napisane jest tak. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa. Ten bowiem, który rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować go według wzoru, który Mojżesz ujrzał. Przyjęli go nasi ojcowie i pod wodzą Jozuego wnieśli do ziemi Pogan, których Bóg wypędził przed ojcami naszymi aż do czasów Dawida. On znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba, ale dopiero Salomon wybudował mu dom. Czyli widzimy, mamy również tutaj potwierdzenie tego, że to, co oni uczynili, to było zgodnie z tym, co Bóg ukazał Mojżeszowi na górze. I pamiętacie, w dzisiejszym czytaniu było kilka razy. Uczynić zgodnie z tym wzorem, jaki ci ukazano. Tak? To było kilka z trzy albo cztery razy. W dzisiejszym czytaniu to było przypomnienie. Pamiętaj, abyś uczynił to zgodnie z tym wzorem, jaki ci ukazano. I teraz wróćmy do, z powrotem do drugiej księgi Mojżeszowej, księgi wyjścia i otwórzmy 25 rozdział. I przeczytajmy wiersze od 10 do 16, jest napisane tak. I uczynią arkę z drzewa akacjowego, jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia, jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynisz na niej dookoła złote wieńce, odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi. Dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem, i włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki, celem przenoszenia jej. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane, i włożysz do arki świadectwo, które dam Tobie. Czy widzimy, to jest ta opis. Centralnej części, którą miał wykonać Mojżesz, czyli właśnie Arki Przymierza, na tym była przebłagalnia, na niej później stały chruby i tam jak wiemy, raz do roku będzie wchodził, arcy, wchodził arcykapłan, żeby przebłagać za grzechy swoje i grzechy swojego ludu. To wszystko ma swoje znaczenie, to wszystko jest ściśle połączone również z tym, co jakby, z tym, co wskazywało na nowe przymierze na Mesjasza, tak, na ten mesjański czas i też będziemy za chwilę o tym czytać. I zobaczmy jeszcze drugi drugą księgę mojżeszową, księgę wyjścia, 31 rozdział, wiersz 18 i tutaj jest napisane tak, gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Bożym. I to jest to właśnie, o czym tutaj mówi, wcześniej czytaliśmy, nie? że i włożysz do arki świadectwo, które dam tobie. I jak wiemy, właśnie tym świadectwem właśnie były te dwie tablice kamienne, o których przed chwilą czytaliśmy, gdy skończył rozmawiać Bóg z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, które on, dwie tablice kamienne, które on włożył do arki. I teraz zobaczcie, to wszystko jest omówione w troszkę innym świetle. W liście do Hebrajczyków to jest bardzo ważne, abyśmy właśnie zwrócili na to uwagę. Często o tym mówiliśmy, i myślę, że, że ci, którzy są z nami dłużej, to pamiętają. Natomiast warto w dzisiejszym rozważaniu, nawet trzeba to połączyć, bo właśnie. List do hebrajczyków wyjaśnia, dlaczego my dzisiaj nie składamy ofiar, tak jak składano za czasów pierwszego Przymierza. Pierwsza rzecz jest zasadnicza i bardzo prozaiczna, poza tą jakby taką, nazwijmy w cudzysłowie, teologiczną, czy biblij, no powiedzmy biblijną, teologiczną, to jest to, że nie ma świątyni, tak? Bo w roku 70. została zburzona świątynia, a jak wiemy, Bóg nakazał w jednym miejscu tylko składać ofiary, czyli tam, gdzie będzie Jego imię, gdzie On zamieszka. I tym miejscem, w którym Bóg zamieszka, to jest Jerozolima. Tam była świątynia, o której dzisiaj czytaliśmy, że Salomon ją wybudował dla, dla Boga i tam imię Boże zamieszkało, obecność Boża zamieszkała, chwała Boża tam przebywała. A w 70 roku. A może i wcześniej odeszła, tak Bóg to wie, bo no są różne e, świadectwa, które mówią, że właśnie e, gdy pękła zasłona, to już pewne rzeczy przy, podczas śmierci Mesjasza to już pewne rzeczy przestały się w świątyni dziać. A w roku 70. jak wiemy z historii, przyszedł Tytus i e, zburzył świątynię. Nie? Także już nawet gdyby chcieli, to fizycznie nie było gdzie. Ale wróćmy do y, Hebrajczyków, ponieważ ten list, i zaraz to pokażę, został napisany przed zburzeniem świątyni. I otwórzmy list do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, i przeczytajmy najpierw wiersze od 1 do 8. Jest napisane tak. Wprawdzie, także i pierwsze przymierze miało przepisy służby bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którym w pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne, za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę przymierza. Pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie zło, złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Do drugiej zaś części jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku i nie bez krwi, którą składa się w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. Czyli widzimy, autor listu do hebrajczyków opisuje to, o czym my dzisiaj czytaliśmy, tak? Częściowo, no bo wiadomo, jeszcze będziemy później czytać o składaniu ofiar, o y, przepisach odnośnie święta y, Yom Kippur, czyli Dnia Pojednania. To wszystko jest opisane w innych miejscach Słowa Bożego. I tutaj właśnie całą tą jakby... Y, y, jak to wszystko wyglądało po kolei, tak że były dwa miejsca, było miejsce świętych i miejsce najświętsze, do niego wchodził arcykapan raz do roku, y, tam składał ofiarę przebłagalną za lud, dalej. I teraz zobaczcie, co ciekawego jest, że tu jest to ostatnie zdanie, mówi tak, że dopóki stoi ten przybytek, pierwszy, czyli ta pierwsza świątynia, to co? Pokazuje to Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego. Tak? Czyli ten list musiał powstać, być napisany przed rokiem 70, ponieważ autor tego listu odnosi się do faktu, że jeszcze stoi świątynia, czyli ona jeszcze nie została zburzona. Ale już w Wtedy pokazuje już, jakby doszło do nich z, z, znaczenie tego, co się dokonało, już Bóg to objawił, co się dokonało, że właśnie jest inna, doskonalsza ofiara. I teraz czytamy dalej. dziewiąty rozdział listu do Hebrajczyków. I zobaczcie wiersze od 19 do 28. Tutaj właśnie już jest pokazane. Ta różnica, jaka jest w Mesjaszu, pokazane są dwa obrazy: jeden ten mojżeszowy i drugi obraz ten mesjański. Przeczytajmy ten fragment i wspólnie nad nim się zastanówmy. List do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, wiersze od 19 do 28 jest napisane. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy prawa wziął krew cielców i kozłów z wodą wełną szkarłatną oraz chizopem i pokropił tak samą księgę jak i cały lud mówiąc to jest krew przymierza które Bóg wam polecił Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone. Same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować jako arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata, a tymczasem raz jeden – Ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Widzimy zatem wyraźnie, że. Autor tego listu rozdziela fakt: Pierwszy, że Mojżesz wziął, uczynił oczyszczenie poprzez krew i tak dalej, ale co, rzeczy, które co były obrazem rzeczy niebiańskich, a nie tą rzeczywistością niebiańską. Bo to jest wyraźnie, zobaczcie. przeto to obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone. Same za rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszej ofiary. I tą doskonałą ofiarą stał się Chrystus i On wszedł, jak wiemy, do nieba, do świątyni tej w niebie i tam wstawia się za nami. Także to jest ważne, abyśmy to widzieli. Dlatego dzisiaj nie musimy składać już ofiary za grzech, bo tę ofiarę doskonałą złożył za nas Chrystus, Wszedł do miejsca najświętszego jako nasz arcykapłan i tam się wstawia za nami. To jest ważne, abyśmy to zrozumieli, czy abyśmy to widzieli. Tak? Tu wyraźnie mamy rozróżnione: pierwsze przymierze i drugie przymierze. Dlatego, jak ktoś mówi, że mamy odnowione przymierze, to ja nie do końca chcę się z tym zgodzić. Bo to nie, nie jest odnowione przymierze, to jest nowe przymierze. Dlaczego? Kiedy mogłoby być odnowione? Odnowione przymierze może być wtedy, gdy na bazie tego, co jest, powracamy do Boga, gdy mamy y, oczyszczenie y, najpierw świątyni. Pamiętamy, jak była za czasów machabejskich, na przykład była świątynia zanieczyszczona, to później właśnie kapłani ją oczyścili, wszystko. I to, to było jakby odnowienie, przywrócenie oddawania y, czci, kultu Bogu, właśnie w tym miejscu świętym, w którym Bóg był. Natomiast tutaj mamy jakby całkiem inną rzecz. Inny przybytek, jak zaraz go pokażę. To nie jest ten sam przybytek, który był tutaj yy, za Mojżesza, czy za czasów Pana Jezusa i apostołów i jest całkiem inna świątynia. To nie jest ta sama świątynia, abyśmy o tym pamiętali i zaraz też to w Słowie Bożem pokażę. Wróćmy do drugiej księgi Mojżeszowej. Księgi Wyjścia i otwórzmy 25 rozdział i przeczytajmy wiersze od 17 do 22 jest napisane tak: I uczynisz przebłagalnie ze szczerego złota długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia szerokość zaś półtora łokcia dwa też cheruby wykujesz ze złota uczynisz zaś je na obu Końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie. Twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnie. Na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam Tobie. Tam będę się spotykał z Tobą, i spod przebłagalni, i spośród cherubów, które są nad arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem Izraelitom. Czyli widzimy opis arki przymierza. Która była za zasłoną, w której były tablice przymierza. I co jest tutaj ważne? Że tam Bóg spotykał się z Mojżeszem, czy z Aaronem, czy z Jozuem, czy z innymi, których powołał do służby. I tu jest ważna rzecz. Zobaczcie, ja na oddzielnym slajdzie pokazuję. Ten ostatni wiersz, druga Mojżeszowa, 25-22, żeby go wyróżnić, żeby zwrócić na niego uwagę, bo myślę, że to jest rzecz ważna, byśmy o tym pamiętali. Jest to napisane tak, druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 25 rozdział, 22 wiersz. Tam będę się spotykał z Tobą i z ponad przebłagalni spośród cherubów, które są ponad arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem Izraelitom. Dlaczego na to zwracam uwagę? Pierwsze to, że tam Bóg powiedział, że będzie tam się spotykał. I druga bardzo ważna rzecz dla tych, którzy mówią, że to wszystkie prawo, to wszystko to było mojżeszowe, to było dla Izraelitów, że to Mojżesz im dał. A tu jest wyraźnie napisane, że to Bóg da, czy będzie rozmawiał o nakazach, które za pośrednictwem Mojżesza da Izraelitom. Czy za pośrednictwem kapłanów, tak? No bo też później wiemy, że również pytali Pana kapłani i gdy Bóg dał odpowiedź, to to było traktowane jako prawo Boże, które dał Bóg. Także to jest ważne, abyśmy jakby mieli tę świadomość, że za Mojżeszem, za prawem mojżeszowym, które dzisiaj odsądzamy od czci i wiary, stał Bóg Najwyższy, bo On je dał Mojżeszowi, a On je przekazał Izraelowi. Tak? Także to jest ważne. I teraz... Idźmy dalej, zobaczmy właśnie tutaj to, że raz do roku wchodził arcykapłan do tego miejsca najświętszego, i o tym możemy przeczytać w trzeciej księdze mojżeszowej, księdze kapłańskiej, XVI rozdział. Tam Cały XVI rozdział generalnie o tym mówi, ale dzisiaj przeczytajmy fragmenty, które do naszego rozważania wystarczą. To jest tak. Trzecia księga Mojżeszowa, księga kapłańska, szesnasty rozdział drugi wiersz jest napisane. Jachwe powiedział do Mojżesza: powiedz Aaronowi swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do miejsca najświętszego poza zasłonę przed przebłagalnią, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. I ten sam szesnasty rozdział i dalej czytamy wiersze 32 do 34 jest napisane tak: Dokonywać obrzędu przebłagania będzie kapłan, który będzie namaszczony i wprowadzony w czynności kapłańskiej na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte i dokona obrzędu przebłagania nad miejscem najświętszym, dokona też przebłagania nad namiotem spotkania, ołtarzem, a także za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was ustawa wieczysta, a żeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy Izraelitów uczyniono więc jak Jahwe rozkazał Mojżeszowi. Czy widzimy to jest ważne że i do tego pamiętacie nawiązywał autor czy nawiązuje autor listu do hebrajczyków że właśnie raz do roku wchodził poza zasłonę arcykapłan z cudzą krwią, czyli to była jak wiemy, najpierw krew cielca, gdzie z tą krwią cielca, gdy wchodził, to e, robił przebłaganie za grzechy swojej, swojej rodziny, a drugi raz wchodził z krwią barana czy kozła, bo jeden był wypuszczany na pustynię, a na drugim był zabijany za grzechy ludu, i z tą drugi raz tą krwią tego kozła wchodził, żeby przebłagać za grzechy ludu. Także to się dokonywało raz w roku, i to jest w tym czasie, gdy jest święto Yom Kippur, czyli to jest dzień przebłagania czy dzień pojednania. Tak? To jest właśnie 10 dnia siódmego miesiąca każdego roku, to powinno się odbywać. I teraz zobaczmy, jakie znajdujemy do tego odniesienie, właśnie znowu w liście do Hebrajczyków. Otwórzmy list do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, i przeczytajmy wiersze od 11 do 14. Jest napisane tak: Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego zdobywszy wieczne odkupienie jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy którymi skrapia się zanieczyszczonych sprawiają oczyszczenie ciała to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Widzimy tu jasno, jest pokazane, że Chrystus złożył doskonałą ofiarę nie ofiarę z kozłów i ścielców, ale z samego siebie i że co? Ta Jego ofiara, ofiara Chrystusa, to jest ważne, abyśmy pamiętali, oczyszcza nasze sumienie z martwych uczynków. Bo jeżeli mamy świadomość i wierzymy w to, że Jesuła umarł i zmartwychwstał, w imieniu Jego mamy odpuszczenie grzechów, to wtedy jesteśmy uwolnieni z winy. Wtedy Diabeł nie ma nas o co oskarżać, pomówimy stop, w Chrystusie mam winy darowane, w Chrystusie mam usprawiedliwienie i odpuszczenie grzechów. I zobaczcie, do tego nawiązuje apostoł Jan, gdy weźmiemy pierwszy list Jana, otworzymy, drugi rozdział i przeczytajmy wiersze 1-2, jest napisane tak. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Inne przykłady mają orędownika. Natomiast greckie słowo parakleton to jest w słowniku strąga. Numer 3875 oznacza opiekun, adwokat, pocieszyciel, pomocnik, obrońca. Czyli ktoś, kto ona zwalczy, kto stawia się przed Bogiem, mój panie Boże, on jest mój, ty mi go dałeś, to jest moja owca, coś tam narozrabiała, ale wybacz mu. No tak, bo to, na tym to polega. Tak? Jak idę jako adwokat, to idę bronić nie? tego, kogo mam reprezentować, a nas reprezentuje Chrystus. Czyli to też widzimy ładnie się łączy właśnie w cały, w cały ten obraz taki mesjański, tak, że Chrystus jest tym arcykapłanem, w miejsce tego arcykapłana tu na ziemi. On jest tym naszym arcykapłanem tam w niebie, bo on z, w, w, zmartwychwstał i wszedł do. Ma ciało, jak wiemy, przemienione, to chwalebne, i w tym ciele wszedł, wstąpił na, na oczach apostołów. Tak jak czytamy w dzieła Apostolski pierwszym rozdziale, że został porwany do nieba, że obłok go zasłonił, zniknął z im z oczu. Aniołowie mówią: Co, tak się wpatrujecie. Tak jak został zabrany, to tak i przyjdzie. Także w swoim czasie przyjdzie. <laughs> I on wszedł, jak czytaliśmy w liście do Hebrejczyków, do miejsca najświętszego i tam się wstawia za nami, oręduje za nami, tak? Jest naszym rzecznikiem, jest naszym adwokatem, pocieszycielem, także no, myślę, że to, to, to wszystko, te znaczenia, te wszystkie leksemy, które ma słowo parakleton, bardzo ładnie pokazuje, czy wpisuje się w, w to, co Jeszua dla nas robi przed Ojcem, nie? I zobaczcie teraz, idziemy dalej, bo tu właśnie mówiliśmy, przybytek Boga i przybytek Mesjasza. To ten, ten tytuł naszego rozważania nie jest przypadkowy, bo nie sposób w tym momencie przejść do słów, które powiedział Jeszua. Pamiętacie z Ewangelii Jana, drugi rozdział, gdy go tam pytali i żądali od Niego znaku, judejczycy, to Jeszua powiedział im takie słowa. I otwórzmy Ewangelię Jana, drugi rozdział i przeczytajmy wiersze od 18 do 22. Zobaczcie, co jest napisane. W odpowiedzi zaś na to judejczycy rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego judejczycy, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł. Widzimy, co powiedział Jeszyła. On tu pokazuje nowy obraz świątyni. Jeszcze ta ziemska świątynia istniała, jeszcze ona była na ziemi do 70 roku. To jak wiemy, dzieje się gdzieś około 30-31 roku. Po mniej więcej po 40 latach została zburzona świątynia, ta, która stała w Jerozolimie. I on im mówi tak, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Oni mówią, jak? No oszalał, tak? No jak? 46 lat ją budowano, a on chce w trzy dni odbudować? I właśnie, gdy on umarł, czy został zamordowany, to co? Po trzech dniach zmartwychwstał. Trzeciego dnia był trzy dni, trzy noce w grobie, więc nie umarł w piątek i nie zmartwychwstał w niedzielę, bo się, kochani, nie doliczycie trzech dni ani trzech nocy. Ponieważ świadectwo, jakie daje nam Słowo Boże, ja nie będę dzisiaj tego tematu rozwijał, bo nie jest on przedmiotem naszego rozważania. Ale dam jedno świadectwo z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian otwórzmy, piętnasty rozdział. I tam apostoł Paweł wyraźnie potwierdza to, o czym. Czytaliśmy w Ewangelii Jana, że Jeszua trzeciego dnia zmartwychwstał. I to jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i przeczytajmy wiersze od 3 do 8 jest napisane. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkim ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Także mamy jasne świadectwo, które Paweł. Dał do Koryntian, przekazał w liście do Koryntian, że Chrystus umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Wszystko zgodnie z pismem. Ukazał się Kefasowi, później apostołom. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom, równocześnie większość z nich jeszcze żyje. Czyli byli naoczni świadkowie jego zmartwychwstania. Potem ukazał się Jakubowi. Później wszystkim apostołom jak czytamy i na końcu Pawłowi, gdy szedł w drodze do Damaszku. Tam też mu się ukazał tutaj, no, jak wiemy, całe życie bardzo, bardzo bolał i nie mógł sobie darować, że on prześladował zgromadzenie Boże, dlatego mówi ja jestem niegodny nazywać cię apostołem. To mówi, że jest poronionym płodem, no, miał taką, takiego no, kaca moralnego cały czas. Że, że no, y, wcześniej, przed nawróceniem, bo to jest ważne przed nawróceniem, no, to zrobił, co zrobił, ale Bóg miał względem niego inny plan powołał go, darował mu wszystkiego winy, bo jak wiemy, on się zanurzył, imię Jezusa było wezwane nad nim. Więc to wszystko, co y, Słowo Boże mówi odnośnie odpuszczenia, darowania win, zostało dokonane i on sam był. Wielkim mężem Bożym niósł Ewangelii o Jezusie Chrystusie, był bardzo prześladowany przez y, swoich rodaków, no i przez pogan również, nie, ale wykonał niesamowitą pracę i również wiele rzeczy Pan Bóg jemu objawił, bo na to też są dowody w jego listach, że on tego no, nie wiedział, że musiał mieć to objawione. Oczywiście część wiedział ze Słowa Bożego, bo znał świetnie Torek. Ale, jakby wracając tutaj do, do meritum, mamy wyraźnie napisane, że Jeszyła umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia. I tak jest napisane, więc, jakby przyjem, przyjmiemy to lub nie przyjmiemy, to już nie, e, zostawiam jakby każdemu indywidualnie do rozważenia. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bo. Tam jeszyła powiedział, że on zbuduj, odbuduje przybytek. I teraz zobaczcie, jaka jest tutaj korelacja niesamowita. Gdy otworzymy trzeci, y, trzecią księgę mojżeszową, księgę kapłańską, 26 rozdział, przeczytajmy wiersze 11-12, jest napisane tak. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę chodził wśród was. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. I zobaczcie, to mówi Bóg do Izraela, gdy właśnie pośród nich, wśród narodu, został zbudowany, został zbudowany namiot spotkania, został zbudowany przybytek i to było miejsce, gdzie Bóg był pośród nich, tak jak to napisane, będzie, będzie mieszkał i nie będzie się nimi brzydził, będzie ich Bogiem, a On będzie ich a oni będą jego ludem. I zobaczcie, że to samo przenosimy do Brit Hadasza, drugi rozdział do Koryntian, drugi list do Koryntian, przepraszam, drugi list do Koryntian, szósty rozdział i zobaczcie, co jest napisane w wierszu szesnastym. Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tam mamy świątynię fizyczną. I tam Bóg mówi, że zamieszkam pośród Izraela, pośród mojego ludu. Będę chodził, nie będę siebie. Tu mamy nową świątynię, bo już nie ma świątyni fizycznej. I tu to samo, mamy po, po, połączone, że co? Że zamieszka Bóg między nami, będzie chodził i my będzie, będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem. Widzicie? To samo. I tu, i tu. Jest przeniesienie z tego pierwszego e, obrazu, tego, tego materialnego, tego fizycznego, przeniesienie do duchowego, tego mesjańskiego czasu, bo żyjemy w czasach mesjańskich. Idźmy dalej. List do Hebrajczyków, trzeci rozdział. I tu jest dalej bardzo ważna rzecz. I przeczytajmy wiersze od 1 do 6. Też jakby to to łączenie tego jednego obrazu z drugim, że ten pierwszy obraz był cieniem, czy pokazywał co do zasady na ten mesjański obraz, który dopełnił się i dopełnia się w osobie jeszcze Mesjasza. List do Hebrajczyków, trzeci rozdział, wiersz od 1 do 6, jest napisane tak. Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania Jezusa, bo On jest wierny temu, który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu. O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większej, większą cześć od domu ma Jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Chrystus zaś jako syn był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Czy zobaczcie? Mojżesz był wierny nad całym domem, ale tu teraz Chrystus mówi, że to my jesteśmy Jego domem. Idźmy dalej. Pierwszy List do Koryntian, trzeci rozdział, bo to się, to się rozjaśnia. To się bardzo krok po kroku, krok po kroku będzie rozjaśniać. Zobaczcie, pierwszy List do Koryntian, trzeci rozdział, wiersze 16 i 17 jest napisane tak. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynią, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Tam jest, że my jesteśmy domem Jego. Tutaj Paweł pisze do Koryntian, że co, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Aha. A tam mówi wcześniej, że mówił o świątyni ciała swego, że w trzy dni odbuduje świątynię i miał na myśli świątynię ciała swego. Tu już widzimy, że my jesteśmy domem, że my już tu czytamy w Koryntianach, jesteśmy świątynią Boga. Idźmy dalej. Pierwszy jest do Koryntian, zobaczmy szósty rozdział i przeczytajmy wiersze 14 do 20, jest napisane tak. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje i jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Strzeszcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy, rozpustą przeciw własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele. Widzimy, nasze członki są członkami ciała Chrystusa. Ciało Chrystusa, a on mówi, że, że świątynię zbuduje, mówił o swoim ciele. Po trzech dniach, jak zmartwychwstanie, to mówił o swoim ciele, że zbuduje świątynię. Przed chwilą czytaliśmy, że e, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Tutaj znowu czytamy, że my, e, nasze ciała są członkami Chrystusa, bo co? Bo gdy się z Nim łączymy, to w Duchu się łączymy. W duchowy sposób. To jest napisane ciało Wasze świątynią Ducha Świętego. Kto się, tu jest tak, 17. 6, 17. Ten, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Widzimy. Czyli to, że my jesteśmy w ciele, to Boży Duch, gdy nas przenika, gdy należymy do tego ciała Chrystusowego, to ten jeden, bo Duch jest jeden, wszyscy, on, on nas wszystkich jakby zespala łączy. W jednym duchu, tak? Oddajemy cześć Bogu, tak? To nie jest to, że każdy tam sobie rzepkę skrobi, nie. To jest jeden Boży Duch, którym my przychodzimy, by oddać Bogu cześć i chwałę, którym się jednoczymy, tworząc, tak jak tu czytamy. Ciało Chrystusa i zobaczcie dalej. O tym też jest napisane. Yy, List do Efezjan, trzeci rozdział, i przeczytajmy wiersze od 4 do 12. Dlatego, czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętym, Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie zgoła, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić poganom, jako dobrą nowinę, niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrycie, ukrytego przed wie wiekami w Bogu, stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz, wieloraka w przejawach mądrość Boga. Poprzez zgromadzenie stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Zobaczcie, jaki jest Boży Plan. Boży Plan był taki, żeby właśnie do siebie przyprowadzić nie tylko Izraela, który został wybrany, ale i Pogan. Tak jak tu jest napisane, że Poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała Chrystusowego. Czyli tak jest napisane, że w Chrystusie nie ma Judejczyka, bo tam nie ma Żyda, tylko jest Judejczyk, nie ma Poganina, nie ma wolnego nie wolnego, Greka, Scyty i tak dalej. My wszyscy, Jesteśmy w Chrystusie ki, kimś albo czymś jednym. My wszyscy w Chrystusie tworzymy ciało Chrystusa, jego świątynię, gdy Boży Duch w nas mieszka, gdy się przechadza pośród swojego ludu, o czym czytaliśmy wcześniej. Także to wszystko jest rozpisane. Taki był Boży plan. To było jakby przyniesienie yy, Prawa Bożego i słowa Bożego poprzez Izrael, do Izraela przyszedł Mesjasz i dalej poszła ta Ewangelia. Najpierw jak wiemy była głoszona w Jerozolimie dla Judejczyków, później była głoszona w Samarii, tak? czyli się rozchodziła najpierw Jerozolima, później Samaria, później poszło dalej do Diaspory i z Diaspory poszło już do innych narodów pogańskich. Czy to Efes, czy Korynt, czy, czy, czy Filistea, i tak dalej, tak dalej. To wszędzie tam te zbory powstawały, zgromadzenia powstawały. To jest też ważne, żeby właśnie o tym pamiętać, że taki Bóg miał plan, jaki powziął, to Bóg powziął, że przez Chrystusa to wszystko uczyni. Bo dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ często mam takie wrażenie, że Boga się pomija, że Boga się odrzuca, umniejsza. Nie, to wszystko Chrystus zrobił. Nie, to wszystko zrobił Bóg przez Chrystusa. Chrystusa on posłał, Chrystus był mu posłuszny. Chrystus stał się tym, kim się stał, dzięki woli Ojca. Bo Chrystus co? Przyszli pełni wolę Ojca. Ja nie pełnię wolę sam od siebie, tylko to, co mi Ojciec przekazał, ja to czynię. tak? I to wszystko Chrystus uczynił. Także też o tym warto pamiętać. Idźmy dalej. List do Rzymian, dwunasty rozdział, i tu mamy wiersze od 4 do 8 jest napisane. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś, według udzielonej nam łaski, różne dary, bądź dar proroctwa dostosowania zgodnie z wiarą, bądź urząd diakona do wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela do wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczu. Czyli zobaczcie, tu jest obraz. Bynajmniej dla mnie. Ja tu widzę obraz społeczności zgromadzenia Bożego wybranych, powołanych, w które tworzy jedno ciało Chrystu, w Chrystusie, i w tym ciele są różne członki. I tu właśnie mamy te różne posługi, czy dary, czy posługi różnie to nazywają, które pełnimy w, koś, w ciele, ale w jakim celu? dla budowania tego ciała. To, co i my dzisiaj robimy, tak? Kto może w taki czy inny sposób, niech się przyczynia do budowania ciała Chrystusowego, niech daje świadectwo, może przyjść w taki inny sposób, niech przyjdzie, niech pomoże, bo przecież też wiele rzeczy trzeba wspólnie zrobić, aby to rosło, tak? Czy nawet zadbać o wiele spraw, tak jak i dzisiaj czytaliśmy o tej zbiórce, czy jak tam było, że oni zbierali te, dary, daniny na budowę przybytku. Jak pamiętacie, że tak Bóg pobudził serca, że w którymś momencie Mojżesz mówi stop, już nie przynoście, bo mamy aż za nadto. Tak Bóg ich pobudził, że tyle nas nosili różnych darów, że aż było nadto, żeby ten przybytek Boga między ludźmi zbudować. Tak? Także tu widzimy już pokazany ten obraz duchowy ciała Chrystusowego, który jak wcześniej czytaliśmy jest świątynią. Stało się świątynią Chrystusa, świątynią, która w Chrystusie zafunkcjonowała. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian 12 rozdział i przeczytajmy wiersze 12 i 13 jest napisane tak. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo że są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Judejczycy, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Widzicie? To są bardzo ważne słowa. To, co już, ja już to powiedziałem, a teraz jest werset, do którego nawiązywałem. Więc jakby widzimy wyraźnie, jest to napisane w Słowie Bożym, że my wszyscy, mimo że liczni jesteśmy, tworzymy jedno ciało z Chrystusem. Będąc w jednym duchu i nie ma już znaczenia, kto skąd pochodzi, tylko ważne, abyśmy trwali jako, jako, jako społeczność, jako zgromadzenie. Tak? Zobaczmy list do Efezjan. Tu też jest bardzo ciekawy fragment list do Efezjan, czwarty rozdział i przeczytajmy wiersze od 4 do 6, jest napisane tak. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Widzimy wyraźnie, jak jest to wszystko powiązane, jak jest to wszystko spięte z Bogiem. Jest jedno ciało, jeden duch, jest jeden Pan, Jeszua, Mesjasz i jest jeden Bóg i Ojciec, który w tym wszystkim jest, tak? który w tym wszystkim istnieje, który w tym wszystkim jakby działa, nie wiem, jak to powiedzieć, jest obecny, bo w innym jest czytamy, że my w nim żyjemy, poruszamy się, oddychamy. tak, Także nie da się tego jakby oddzielić. Tak? Jest to wszystko spójne, dlatego e, Jezuła mówił: Ja i ojciec jedno jesteśmy. Bo w działaniu, w tym wszystkim oni tworzą jedność. On szedł jako e, posłany przez e, ojca. I czynił jego wolę, bo w księdze, w zwoju o mnie jest napisane oto idę pełnić Twoją wolę, jak czytamy w liście do hebrajczyków. I idźmy dalej, list do Efezjan, czwarty rozdział. Przeczytajmy wiersze od 11 do 16, zobaczcie co jest napisane. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową ku Chrystusowi. Z niego całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Widzimy, to są dość trudne słowa, ale warto je przeanalizować i warto się nad nimi zastanowić. Że. Ciele tym, które tworzy ciało Chrystusa. I zauważcie tu jedną ważną rzecz. Ile wersetów przeczytaliśmy, nigdzie nie znalazłem, żeby była wymieniona jakakolwiek społeczność. Tu nie masz Adwentystów, tu nie masz zielonoświątkowców, tu nie masz Baptystów, nie masz świadków, nie masz mesjańskich, nie ma nikogo. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Tu jest wyraźnie powiedziane, że co? Jest ciało Chrystusa, jest świątynia. Tu chodzi o to, żeśmy mieli tę świadomość, bo my mówimy tak, a ty kim jesteś? A ja no, baptystą, a ty A, ziele, a, ty, ziele, a ty, ziele, to nie, nie. A ty co, mesjański, o, to ty to już w ogóle, nie. My tak dzisiaj funkcjonujemy, tak? Podzieliliśmy sobie obozy. Mamy etykiety i my jesteśmy fajni, ale to nie tak, bo pytanie jest ze Słowa Bożego, czy Ty należysz do ciała Chrystusowego? Czy Ty jesteś częścią tego ciała, tej społeczności, której głową jest Chrystus? Nie papież, nie pastor, czy jakiś inny, tylko Chrystus ma być tą głową, bo głową Chrystusa jest Bóg. Tak jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 11, rozdział, wiersz trzeci. Tam jest wyraźnie to napisane. W związku z tym, gdzie my idziemy? Gdzie my dziś jesteśmy? Tak? Kto jest dla nas głową? Kto jest naszy, naszą zwierzchnością? Czy rada kościoła, do której należymy? Czy rada starszych? Czy Chrystus? Ja bym chciał. Żeby moją, moją głową, moją zwierzchnością był tylko Chrystus. Jemu chcę być posłuszny i podporządkowany, bo On jest głową, jak będziemy zaraz czytać, zobaczcie, drugi li, list do Kolosan, drugi rozdział i wiersze 18-19, zobaczcie, co jest napisane. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki nadęty, bez powodu zmysłowym z tym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno głowy tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków rośnie Bożym wzrostem. Nie trzyma się mocno głowy ta głowa zaopatruje całe ciało i rośnie to wszystko Bożym wzrostem bo wtedy jest tym Bóg natomiast gdy ty masz jakieś widzenia gdy spotkałeś anioła albo przyszedł do ciebie jakiś duch i coś ci objawił i to stawiasz wyżej od tego, co mówi Chrystus, wyżej od tego, co mówi Słowo Boże, to możesz mieć problem. To może się okazać, że właśnie te słowa tyczą się ciebie, że nie trzymasz się mocno Chrystusa, że nie trzymasz się mocno Słowa Bożego, tylko idziesz za widzeniem, pragnieniem, za jakimś głosem, czy za przypadkowym jakimś zdarzeniem, które będzie dla ciebie jakimś proroctwem albo wielkim objawieniem. I co wtedy zrobisz, gdy to będzie w opozycji do Słowa Bożego? Czego lub kogo posłuchasz? Czy będziesz posłuszny Słowu Bożemu, czy pójdziesz za tym, co żeś widział? Ja chcę być w pierwszej kolejności posłuszny Słowu Bożemu i za tym, co jest napisane w słowie Bożym, a nie za tym, co widzę, czy co, co doświadczam. Nie. Jeżeli to, co widzę i co doświadczam, jest zgodne ze słowem Bożym, to jest ok. Ale jeżeli jest sygnał, że jest niezgodne ze słowem Bożym, nie pójdę tam. Nie pójdę. Nie będę w to wchodził, nie będę tego dotykał, powiem innym uważajcie, bo tam jest coś nie tak. Bo ten ktoś nie trzyma się mocno głowy Chrystusa, tylko idzie za swoim objawieniem, za swoim proroctwem, czy Bóg wie jeszcze, wie jeszcze czym. Zobaczcie list do Efezjan, piąty rozdział, wiersze 29 do 32 jest wyraźnie napisane. I o tym pamiętajmy, bo tak, tak Chrystus dba o nas, tak my też mamy dbać o siebie nawzajem. List do Efezjan 5, rozdział, wiersze 29 do 32 jest napisane. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek Ojca i Matka połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i do zgromadzenia, czyli ciała. My, będąc zgromadzeniem Chrystusa, zgromadzeniem Bożym Zarazem tworzymy ciało Chrystusa, jesteśmy Jego ciałem, bo On w nas i pośród nas przebywa w swoim duchu. On nas oczyścił, On nas przywrócił do życia, darował nam winy, to wszystko się zadziało w naszym życiu, i my jesteśmy członkami przyłączeni do Bożego zgromadzenia, do biblijnego domu Bożego, do tej nowej świątyni duchowej, nie tej fizycznej, która została zniszczona, ale tej duchowej, którego, która tworzy ciało Chrystusa i której głową jest Chrystus. On zaopatruje, dba o nią. Tak samo i dzisiaj mężowie powinni dbać o swoje żony, o swoje rodziny, tak jak tu jest napisane, że nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, tylko co je żywi i pielęgnuje, tak jak Chrystus żywi i pielęgnuje Kościół. To jest ważne, abyśmy mieli tę świadomość. Tak jak tam mieliśmy, mamy przełożenie do e, fizycznej świątyni. Która była w Izraelu, teraz mamy przeniesienie do duchowej świątyni, którą tworzy, tworzą wierzący jako jego ciało. Tak, dzisiaj też mamy teraz porównanie do małżeństwa, gdzie głowa rodziny, czyli mąż z miłością dba o rodzinę, żywi, pielęgnuje. Tak samo Chrystus jest dla nas tą głową, a my jesteśmy jego oblubienicą, też jak mówi Słowo Boże. Także to wszystko też te obrazy są pokazane w Słowie Bożym. Idźmy dalej. Zobaczcie, tu jest też właśnie takie fajne nawiązanie do tego, o czym przed chwilą czytaliśmy. Pierwszy jest do Koryntian, dziesiąty rozdział i przeczytajmy wiersze 14 do 17. Dlatego też najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych, zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Widzimy? Dodatkowy, dodatkowy obraz. Gdy przystępujemy do stołu pańskiego, gdy bierzemy udział właśnie w wieczerzy paschalnej, gdy pijemy krew i spożywamy z tego samego y, chleba, tworzymy jedno ciało. Następny obraz, który nas jednoczy w Chrystusie, bo nad tym wszystkim jest Chrystus. On jest głową. W różnych aspektach wszędzie on jest nad tym wszystkim. To jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy tego nie zgubili. I zobaczcie, jakie są ważne słowa w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, i przeczytajmy wiersz 24. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 24 wiersz jest napisany tak. Teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest zgromadzenie. Widzicie? Wprost mamy napisane, że ciałem Chrystusa jest zgromadzenie. W większości Waszych Biblii jest napisane, że ciałem Chrystusa jest Kościół. Ale. W tekście greckim nie ma, ponieważ tam występuje słowo eklezja, które znaczy zgromadzenie, zbór, zebranie, społeczność zwołanych, społeczność wywołanych. To jest w kodzie Strąga 1577. Czyli pamiętajmy, kochani, że gdy w naszych Bibliach czytamy słowo kościół. To na 99% tam nie ma słowa kościół, tylko jest słowo greckie eklezja, które znaczy zgromadzenie, zbór, zebranie, społeczność. Tak? To znaczy, my tworzymy zgromadzenie. Tak jak czytaliśmy, czy jest napisane, dzisiaj nie czytaliśmy, ale jest napisane w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział Księdze Kapłańskiej, trzeci wiersz, że w dniu szabatu będziecie się zgromadzać. Społeczne będziemy robić zgromadzenie tak, w tym dniu. I my to dzisiaj robimy, dziękować za to Bogu. I my wszyscy właśnie nie tworzymy jakiegoś tam kościoła, bo to jest teologia ludzka i wymysł ludzki, tylko tworzymy zgromadzenie ludu Bożego. I jak mamy, w, nazwijmy to Starym Testamencie, czy za czasów I Przymierza, to też było co? Zgromadzenie społeczności Izraela. A my dzisiaj tworzy, tworząc ciało Chrystusa mamy zgromadzenie ciała Chrystusa, zgromadzenie Bożego ludu, bo tak jak czytaliśmy wcześniej, i oni i Poganie, czyli oni, czyli Izrael i Poganie, wszyscy razem tworzą jedno ciało w Chrystusie, tworzą poprzez Chrystusa jedno zgromadzenie, którego głową jest Chrystus. I teraz zobaczmy dalej, jakie jest świadectwo Słowa Bożego. Pierwszy yy, list Jana, otwórzmy piąty rozdział i przeczytajmy wiersze od 6 do 8. Zobaczcie, co jest napisane. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. I Jeszua, gdy przyszedł, to został zanurzony przez wodę, złożył ofiarę, przelał krew, i przez ducha został z martwych wzbudzony i żyje. Tak samo my, gdy przybliżamy się do Boga, gdy chcemy należeć do ciała Chrystusowego, być Jego ludem, mieć uczestnictwo w tym, co się dokonało i w Chrystusie, i w obietnicach, które Bóg nam daje, to musimy coś uczynić. I zobaczcie, co uczynili Judejczycy. Gdy otworzymy dzieje apostolskie, Drugi rozdział i przeczytajmy wiersze 37 do 39 jest napisane tak. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca, cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochści się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Widzimy to? To już, jak wiemy, dokonało się po zmartwychwstaniu Jeszuły. W dniu Pięćdziesiątnicy, gdy był wylany Boży Duch, zaczęli wołać do Boga na językach, prorokować, wielbić Boga. Oni to wszystko zobaczyli, uwierzyli Świadectwo, jakie dali apostołowie, i co przyjęli, i co cztery tysiące dusz się nawróciło, zostali przyjęci do zgromadzenia, do społeczności. Tak? Czyli dla mnie to jest wyraźny dowód, czy jakby warunek, potwierdzenie na to, co w jaki sposób, co my jako ludzie możemy uczynić, bo najpierw to Bóg z nami czyni. To najpierw On z nami robi robotę, żebyśmy my się nawrócili, i żebyśmy później dali świadectwo prawdzie, właśnie po to, co tutaj oni uczynili. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, bo to jest bardzo ważna rzecz. Żeby też tego nie lekceważyć. Tuż o tym mówiłem, ale jeszcze chciałbym to podeprzeć wersetem ze słowa Bożego. To jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wiersze 26 do 28 jest napisane tak: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy nie dał i mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Dlaczego te słowa przytoczyłem? Pamiętacie 24 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej? Tam pierwsze wiersze od pierwszego chyba do szóstego tam jest napisane, że co? Mojżesz przeczytał księgę prawa, lud co zrobił, powiedział, że wypełnimy i co on zrobił? Wziął krew, przymierza i pokropił księgę, pokropił lód i wszystko, jak jest napisane, oczyszcza się krwią. I tak samo tutaj, zobaczcie, ta krew, to się wszystko dokonało. Patrzcie, ciało, to co jedli, to jest ciało moje i my, gdy spożywamy wieczerzę pańską, to co? Jesteśmy uczestnikami ciała. Tak jak czytaliśmy, pamiętacie, jesteśmy uczestnikami ciała. I krew, która została przelana, jest potwierdzeniem tego przymierza, które jest dokonane w osobie Chrystusa. Ono jest skuteczne dzięki tej przelanej krwi, bo pamiętacie, co Paweł powiedział, pierwszy do Korinthians 15 rozdział. Tam jest napisane tak, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to dalej pozostalibyśmy w grzechach swoich. Czyli to jest wszystko z sobą spójne. Tu nie ma inaczej. Chrystus żyje, zmartwychwstał, żyje z naszym arcykapłanem, wstąpił do nieba, tam się za nami wstawia, przelał swoją krew, aby to nowe przymierze nabrało swojej mocy, bo jest to krew przymierza, którego pośrednikiem jest Chrystus. Tam był pośrednikiem Mojżesz i arcykapłan Aaron, a my mamy swojego arcykapłana, którym jest Jeszua Mesjasz. Tak? To wszystko się układa. Zobaczcie, to tworzy całość. Była, był pierwszy przybytek, gdzie mieszkał Bóg. Mamy teraz drugi przybytek, przybytek Mesjasza, które my stanowimy jako Jego ciało, jako członkowie tego ciała, w którym On przebywa. Tak jak Bóg tam przebywał, taki przebywa tu, pośród swojego ludu. Przecież to, że my się gromadzimy w różnych miejscach, to nie znaczy, że tam nie ma Boga. Przecież ja mam wiele świadectw, że Bóg tam jest, że czują ludzie obecność Bożą i tu, i tam, gdziekolwiek się zgromadzamy. Jak jest powiedziane, gdzie dwóch albo trzech w imieniu moim się zgromadza, ja tam jestem, bo my tworzymy ciało Chrystusa którego głową jest Chrystus, i on się przechadza pośród swojego ludu właśnie poprzez swojego ducha, poprzez Bożego Ducha, który, który jest pośród ludu, który jest w ludzie, który jest w nas, bo my tworzymy świątynię Bożą, świątynię y, jako ciało Chrystusowe. To wszystko, mam nadzieję, wam pokazałem. To wszystko myślę, że widać w tych wersetach, które żeśmy przy, dzisiaj wspólnie przeczytali. I na zakończenie chciałbym. Jeden fragment, jeszcze już ostatni przeczytać. To jest drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział. To są bardzo ważne dla mnie, bynajmniej wiersz, wersy. Mam nadzieję, że i dla was one też będą ważne. Zobaczcie, to jest fragment, jedenasty rozdział, wiesz od 1 do 4 jest napisane tak. O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony. Ależ tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o Was zazdrosny, boską zazdrością. Poślubiłem Was przecież jednemu mężowi, by Was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły Wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, w jak swojej chytrości w wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. To są, kochani, bardzo ważne słowa, które bynajmniej mnie skłaniają ku ostrożności. Skłaniają je ku temu, żeby każdemu duchowi nie wierzyć, ale badać, czy są z Boga, o czym Słowo Boże nas upomina. Które mówią, że już wtedy, nie tylko dzisiaj, ale już wtedy, że za czasów apostołów była inna Ewangelia, był inny duch yy, i było... Co tu jest napisane? Inny Jezus. Czyli był inny obraz Jezusa głoszony niż ten, który jest w Słowie Bożym. Był inny duch, nieboży i była inna Ewangelia. I my badajmy, bo ja nie chcę tutaj powiedzieć: Słuchajcie, nasza Ewangelia jest jedyna właściwa, prawdziwa. Nie. Nie chcę tego powiedzieć, bo Bóg to wie. Na ile my stoimy w tej właściwej, prawdziwej Ewangelii? Mam nadzieję, że w niej stoimy, ale nie mnie to oceniać. Nie będę uzurpatorem, jak bywają inni, którzy innych odsądzają od czci i wiary, bo oni głoszą inną Ewangelię niż oni, więc jak oni mają właściwą, to tamci co, są przeklęci. I pięknie cytują nam list do Galatów, pierwszy rozdział, tak? Nie, to nie tak. Słowem Bożym mamy się budować, a nie mordować, nie zabijać, nie ranić jeden drugiego, ale z pokorą czytać, co jest napisane w Słowie Bożym i tego się trzymać. Jeżeli tak będziemy postępować, będzie dobrze. Bo zobaczcie, co tutaj powiedział e, Paweł, że co? Żebyśmy my byli czyści i szczerzy, w prostocie i czystości, w taki sposób, żeby nas co wąż nie uwiódł, jak uwiódł w Ewę. A co on powiedział, Ewie? Ewa mówi: Nie możemy dotykać. I my dzisiaj wiemy, jest napisane. Nie, dzisiaj mamy: Jest napisane, tak, tak i tak. I przychodzi inny nauczyciel, pastor, czy ktoś mówi, słuchaj, nie, nie, słuchaj, jest, to już, to już nie, to raz jest inaczej. Rozumiemy. Bo co wąż powiedział Ewie? On powiedział tak. Ona mówi, nie słuchaj, Bóg nam powiedział, nie możemy. A on mówi, co ty mówisz? Przecież nic wam nie będzie, tak? Bóg tylko nie chce, żebyście poznali zło i dobro, nie? Możesz jeść. I ona wtedy. Aha. Uwierzyła temu, kto przyszedł i podważył Boże Słowo, bo to było Boże Słowo. Ona co była nieposłuszna Bożemu Słowu. I tak samo dzisiaj się dzieje. Jest napisane, a przychodzi przeciwnik w imieniu jakiegoś Chrystusa, przynosi jakiegoś ducha, przychodzi z jakąś mocą i mówi: Słuchaj, to jest nieważne. To nie ma już znaczenia. Ty masz teraz inną nadzieję, masz inną łaskę, masz inne usprawiedliwienie. tak? O, no to jest fajne. To mi się podoba. To ja już mogę robić wszystko, co chcę, bo mam Chrystusa ją za mnie wszystko zrobił. Wiemy doskonale, że tak nie jest. Dlatego nie dajmy się, kochani, oszukać, ale badajmy Słowo Boże. Ja troszkę może za sobie zadworowałem z pewnej rzeczy, ale nie, nie poczytajcie mi tego za złe, ja to robię z bólem serca. Bo chcę pokazać te nieprawidłowości, jakie dzieją się w świecie chrześcijańskim. Jest serce boli i ja płaczę, że ludzie depczą Boże Słowo, że podeptali Boże prawo, które nas prowadzi do sprawiedliwości, a Słowo Boże mówi co? Że sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia. To gdzie Ty chcesz żyć, jak Ty nie, nie będziesz sprawiedliwy w oczach Bożych? Słowo Boże mówi wyraźnie: kto nie wejdzie do Królestwa Bożego, poczytaj sobie: jacy ludzie, którzy czynią pewne rzeczy, oni tam nie wejdą. To wszystko jest rozpisane, wiele razy o tym mówimy. Więc po co to jest napisane, jeżeli Chrystus wszystko za ciebie zrobił, to, to Paweł się mylił. Do Koryntian, do Galatów. To pytanie, jeżeli ty te rzeczy czynisz, to czy, czy ty należysz do ciała Chrystusowego? Czy właśnie grzech nie jest przeszkodą, że zostałeś z niego usunięty albo w ogóle nie byłeś w tym ciele Chrystusowym? No bo co? Możesz być w obozie bożym, jeżeli jesteś nieczysty, jeżeli jesteś zhańbiony, jeżeli Twoje grzechy nie zostały zmyte, jeżeli nie zostałeś usprawiedliwiony w imieniu Chrystusa? A dalej żyjesz y, w sposób niegodziwy, niewłaściwy, popełniasz nieprawość. Przecież Chrystus powiedział, odejdźcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. Nigdy was nie znałem. Także kochani, będę kończył dzisiejsze rozważanie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że możemy wspólnie pochylać się nad Słowem Bożym. Badajcie Słowo Boże, sprawdzajcie. To wszystko jest napisane, co Wam pokazałem, czy co wspólnie czytaliśmy. Jest to oparte na słowie Bożym. Nie jest to moja filozofia ani jakieś tam wymysły. Myślę, że ten obraz też Wam się pojawi i go zobaczycie, bo to wiele rzeczy tłumaczy, wiele rzeczy jakby pokazuje, co się wypełniło w Chrystusie: wypełniło się ofiary, wypełniło się kapłaństwo. To fizyczne, to aaronowe. To się wypełniło, natomiast pozostałe rzeczy z prawa Bożego się nie, nie wypełniły. Także walczmy o siebie, walczmy o, o braci, o siostry, trwajmy w Bogu, budujmy ciało Chrystusowe. Niech Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony. Dziękuję bardzo. Amen.